Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day, I'm on my way, on my way. W dzisiejszym programie będzie razem ze mną Beata Bojda, projektantka mody, wizażystka czy makijażystka, też kostiumograf, no i oczywiście autorka projektu Etno, który przyniósł jej olbrzymią popularność. A więc zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia naszego programu. Beatko, skąd u Ciebie pasja do makijażu? Wydaje mi się, że to były takie czasy, kiedy niczego w Polsce nie było, jak ja zaczęłam zajmować się makijażem. To było prawie 30 lat temu, czyli początek lat 80., koniec lat 70. I gdzieś wydawało mi się, że jest to jakaś możliwość pokazania mojego takiego estetycznego wizerunku, poprawienia siebie, nie było tylu gazet. To coś chyba samo przyszło. Tak nie wiem do końca, jak to się stało. Ale to nie przyszło tak znienacka, bo praktycznie jesteś z zawodu polonistką. Tak. Uczyłam przez kilkanaście lat języka polskiego i w pewnym momencie swojego życia, wtedy, kiedy urodziłam córkę Zuzannę, no zostałam z nią, byłam z nią 4 lata. I wtedy, chyba żeby sobie dorobić trochę do życia, zaczęłam malować. Czyli jakby to tak przyszło niespodziewanie i zaczęło się rozwijać w trakcie później mojego życia dalej. Ale wspominałaś o tym, że nie było takich szkół make-upu. To gdzie czerpałaś inspirację? Jak się uczyłaś? Jak to wyglądało? Słuchaj, to w ogóle było tak, że na samym początku makijaż był kojarzony przede wszystkim z kosmetyczkami i kończyłam szkołę kosmetyczną. Zajmowałam się makijażem, jakby takim użytkowym, tak bym to nazywała, czyli panny młode, jakieś wieczorowe makijaże. To był ten początek. Później zrobiłam taką szkołę roczną w Warszawie, nieżyjącej już Marii Dziewulskiej, z elementami charakteryzacji, co też pozwoliło mi później pracować przy produkcjach filmowych. No właśnie, nie tylko produkcje filmowe, ale również też współpraca z teatrami. Z początku raczej filmowe, czyli tutaj... To może wspomnimy właśnie te filmy. To były filmy takie bardziej znane, Kochaj i tańcz, Tancerze. Moja siostra najmłodsza była dyrektorem artystycznym, tak jakby udało mi się w tych produkcjach pracować jako charakteryzator i jako kostiumograf. Mówię tutaj o filmie Kochaj i tańcz. I to był taki początek mojej drogi w tym trzecim zawodzie, czyli polonistka, makijażystka i kostiumograf. Wtedy, dokładnie przy filmie Kochaj i tańcz. Teraz jeszcze kończysz mój makijaż. Może zapytam, jakie sławy miałaś okazję malować? Od początku? Piotr, nieżyjący już Piotr Machalica, przesympatyczny w ogóle człowiek. I z nim udało mi się pracować kilka razy w filmach też nieżyjącego reżysera, tutaj związanego bardzo z Bielskiem, Franka Dzidę. Później pracowałam z Piotrem Nowickim, pracowałam z Anią Guzik, kiedy jeszcze Ania stawiała swoje pierwsze kroki tutaj w teatrze naszym bielskim. Malowałam Izemiko, malowałam też wokalistów znanych, współpracuję z Edytą Golec, z Kają, tak. Beatko, projekt Etno. Powiedz mi coś więcej. Byłam wtedy na drugim roku projektowania ubioru na wzornictwie w łódzkiej USSIP, ale oczywiście cały czas pracowałam jako makijażystka i zostałam, ja myślę, że to jest duża nagroda, dostałam tytuł artysty roku w dziedzinie debiutu i zadebiutowałam. Dwa razy. Ale tak, ale to był już, później to był edytorial. W debiucie swoim wykorzystałam koronki koniakowskie. To były makijaże ślubne, one były bardzo proste. Natomiast wymyśliłam sobie, no bo wiadomo, makijaż kojarzy się z stylizacją twarzy głównie, więc to jest bardzo wąski i ciasny kadr. I pomyślałam sobie, jestem z Harbutowic, to jest tak pomiędzy Ustroniem a Skoczowem. Jestem ze Śląska Cieszyńskiego, podkreślam to cały czas, wszędzie. I pomyślałam sobie, że koronka koniakowska, z którą stykałam się od dziecka. Serweteczki, zasłoneczki u rodziców, w domu moich babci. I to tak bardzo się spodobało, że dostałam wtedy nagrodę. I miałam możliwość zrobienia okładki i dużego edytorialu w kolejnym magazynie i pomyślałam sobie, jeżeli już zastartowałam z tym,
ludowym rękodziełem, to może pójdę w tym kierunku. Jakby przyznam szczerze, że to był strzał w dziesiątkę. Można by powiedzieć, że to już jest taka twoja marka. Chyba tak. Tak. I mam takiego znajomego, który mówi, że dorobiłam się na kwiatkach. Wspominałaś o tym, że już przeszło 30 lat pracujesz jako makijażystka. Tak. Czy też zmieniły się jakoś produkty, na których pracowałaś właśnie na początku tej swojej kariery? No, przede wszystkim przybyło tych produktów. Ja w tej chwili nie jestem w stanie, moje uczennice w szkole mają większą wiedzę o tym, co teraz jest w sklepach internetowych, stacjonarnych, ze względu na to, że no jak to młode pokolenie, to są gadżeciarze, więc taki tusz, takie cienie. Zdecydowanie jest teraz bardzo duży wybór i pracuje się na pewno łatwiej, bo nie trzeba tak wymyślać, jak zrobić cień, którego nie ma. Ja przecież pamiętam, jak potrzebowałam cienie takie żółty, zielony, to w sklepie dla plastyków kupowałam pigmenty suche, rozdrabniałam je w moździerzu i nakładałam po prostu je na oczy swoim klientkom czy modelkom. Takie były początki. Beatko, czy ja już jestem gotowa do naszej rozmowy? Jesteś gotowa, idealnie. Słuchajcie, więc w przepięknej koronie krepinowej autorstwa Beaty Bojda, w tym przepięknym, moim ulubionym kolorze peniuarze, czy też kimono marki Dalia, jestem gotowa i zapraszam Cię do naszego studia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Beatko, skąd u Ciebie determinacja i odwaga do realizowania wszelkiego rodzaju projektów w dojrzałym wieku? Na pewno dzięki wsparciu rodziny mogłam sobie na to pozwolić, bo najczęściej kobiety takie po 50, no bo studia na wzornictwie w tym wieku rozpoczęłam, no mąż się denerwuje, dzieci się denerwują, no na pewno nie jestem idealną gospodynią domową, po prostu bardzo często mnie nie ma i jakby każda kolejna realizacja, każde kolejne studia otwierały jakieś takie moje pozamykane w głowie, nie wiem, marzenia, jakieś możliwości i oczywiście za każdym razem trochę się bałam, jak to nie wyjdzie, czy poradzę sobie, ale chyba bardzo chciałam. Wspomniałaś wcześniej o studiach na uczelni w Łodzi. Ty należałaś do jednej z najstarszych. Ja nie należałam do jednej z najstarszych. Byłaś najstarszą na roku. Ja byłam najstarsza w ogóle chyba na uczelni i dodam, że połowa wykładowców była młodsza ode mnie. I to było dobre i złe. Złe było, bo nie radziłam sobie z takimi przedmiotami technicznymi typu komputerowe projektowanie. Natomiast z pewnością łatwiej było mi rozmawiać z wszystkimi, ale też otworzyło mi taką klapkę w głowie, no możesz wszystko, bo wydawało mi się, że jestem... Studiowałam z ludźmi, którzy byli w wieku mojej córki, czyli mieli po 20 kilka lat. No jesteś teraz studentką, masz 28 lat, cała droga zawodowa przed tobą. Reaktywacja, to twój dyplom właśnie na tej uczelni, może trochę bliżej, bo w pewnym sensie jesteś prekursorką slow fashion. No, teraz tego jest bardzo dużo i bardzo dużo projektantek, robi rzeczy, to się nazywa upcycling, recycling, czyli wykorzystuje elementy zastane, garderoby, ubiory, sukienki, płaszcze albo tkaniny. Natomiast ja wtedy już chciałam bardzo zrobić taką kolekcję, która, no może też dlatego, że w czasach, kiedy dorastałam, no to nie było ubrań. Sami robiliśmy, ja mieszkałam niedaleko Cieszyna, więc jeździliśmy na przykład do Czech po jarmilki, obszywałyśmy je z siostrami, guziczkami, farbowałyśmy, żeby mieć fajne tenisówki. Reaktywacja tak, reaktywacja to jest reaktywowanie ubrań, tkanin, dekonstrukcja, wykorzystanie pewnych elementów konstrukcyjnych już istniejących ubrań. Ja też inspirowałam się w tym projekcie akurat modą japońską, szczególnie Yoshi Yamamoto, japońskim projektantem, ale też epoką wiktoriańską, więc tam jest sporo falban, sporo takich żabotów, sporo biel i czerń. Piękna kolekcja i też zaprojektowałam pierwszy raz w życiu nakrycia głowy do tej kolekcji. Właśnie i odtąd się zaczęła też twoja współpraca z Polkapem. Tak, tak, to w ogóle była zabawna historia, bo przychodzę do Polkapu z gotowymi rysunkami, z pomysłem na te nakrycia głowy, które by uzupełniały moją kolekcję i proszę na portierni, że chciałam się spotkać z kimś, kto jest za to odpowiedzialny i jakież jest moje zdziwienie, jak
Panią dyrektor jest moja najlepsza przyjaciółka ze szkoły podstawowej, Alinka Kuboszek. Ta współpraca trwa i myślę, że za niedługo będzie jakiś Możemy? Ciekawy pomysł. Trochę właśnie rąbka tajemnicy? Tak, myślę, że nakrycia, możemy. Myślę, że możemy. Tak, myślę, że możemy, ponieważ zaczęłam projektować kolekcję ślubną, taką Beata Bojda dla Polkapu. Są to kapelusze, ale też to są fascynatory, są to opaski, które są no, takim też moim takim, no nie wiem, czy znakiem rozpoznawczym, ale te opaski będą filcowo-kwiatowe, więc mam nadzieję, że przepięknie to wszystko będzie wyglądać, zwłaszcza, że też korzystamy z firm, które są ze Śląska Cieszyńskiego, bo też pudełka nam robi cieszyńska fabryka, w zasadzie firma Schuster, bardzo piękne pudełka robią. A właśnie ten motyw folkloru jest taki charakterystyczny w Twojej twórczości. Jesteś artystką, która wdraża właśnie te pierwiastki folklorystyczne Śląska Cieszyńskiego i nie tylko. Na pewno podobają mi się elementy z wszystkich regionów. Trochę z Zalipia, trochę z Poznania, te przepiękne czepce poznańskie, żywiecczyzna, przepiękne korony i no niesamowite koronki haftowane na tiulu. Więc jakby wydaje mi się, że nie ograniczam się tylko do Śląska Cieszyńskiego, bo akurat krepina nie jest tutaj domeną Śląska Cieszyńskiego, żywiecczyzna już tak. Dlaczego z tego korzystam? No chyba dlatego, że jestem z małego miasteczka i gdzieś te elementy rękodzieła ludowego były obecne zawsze i wszędzie dookoła mnie. Zresztą też otrzymałaś stypendium z Ministerstwa Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego. Tak. Na maski? Na maski, tak. To są maski chroniące folklor polski od zapomnienia, chroniące sztukę ludową od zapomnienia. Cieszę się bardzo, bo to jest coś, co robiłam przez cały ubiegły rok. Wiadomo, że w dobie pandemii trochę nam jest wszystkim gorzej. To jest ciekawy projekt. Wykorzystałam tutaj i jakby takie elementy rękodzieła, które się powtarzają w bardzo wielu regionach Polski. Właśnie uważam, że każda kobieta, nawet właśnie z tych dawnych czasów, kiedy stroiła się do na przykład stroju cieszyńskiego, tego bogatego, no to czuła się bardzo kobieco. I teraz pytanie, kiedy ty czujesz się kobieca? No, ja w ogóle uwielbiam sukienki. Uwielbiam, jestem trochę teatralna, to zarzucano mi na studiach, że moje kostiumy, moje, podkreślam kostiumy, moje projekty są bardzo takie rozbudowane, takie bardzo bogate. Ja lubię to, ja lubię kobiecość, lubię paski, podkreślanie talii, lubię dekolty, lubię właśnie opaski, korony, biżuterię. No może to jest tego i za dużo, ale też lubię czerń i taki trochę estetyzm. Staram się mieszać te różne elementy, ale kobiecość jest czymś dobrym i wydaje mi się, że warto o tym pamiętać w każdym wieku i warto jakby lubić siebie, bo to, no to pomaga. Jesteśmy w programie Dali. Muszę cię zapytać, jaką bieliznę ty lubisz właśnie, żeby podkreślić tę twoją kobiecość? Ja lubię taką bieliznę, która trochę już ujarzmia wszystkie moje dodatkowe kilogramy, więc lubię zabudowaną bieliznę, lubię też taką haftowaną, ale też lubię zupełnie prostą. Podobają mi się te wszystkie hafty, bo to jest takie jakby nawiązanie do moich tych kwiatowych koron i tych moich kwiatowych realizacji, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Generalnie lubię komplety. Słuchajcie, choćbym nie wiem, jak miała mało czasu, to nie wyjdę z domu. No to jest moja, Zuzia mówi, że to jest okropne. Ja muszę mieć komplet, czyli przynajmniej kolorystycznie musi to być zgrane ze sobą, czyli nie wyjdę w czarnym staniku i w białych majtkach, bo bym się cały dzień fatalnie czuła, tylko staram się rzeczywiście to jakoś tak ze sobą łączyć, te kompletować. Beatko, bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę. Jeszcze raz wielki dla mnie zaszczyt, że mogłam dzisiaj być w tej przepięknej krepinowej koronie i mam nadzieję, że się spotkamy przy kolejnych realizacjach i życzę ci wielu sukcesów, bo wiem, że przed tobą dalekie podróże. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia.
Szlafroki, które posiadamy w naszej ofercie, są bardzo różnorodne. Oprócz bazowych, klasycznych szlafroków i peniuarów, co sezon wypuszczamy serię limitowane, kolorowych narzutek, zarówno w gładkich kolorach nawiązujących do kolekcji, jak i we wzory. Szlafroki dali, takie jak miała na sobie przed chwilą Iza, mogą pełnić rolę kimono lub też narzutek na t-shirty, a nie tylko wersji na wieczór domowy lub pracę home office. Wystarczą nieśmiertelne, klasyczne dżinsy, fajny pasek, naszyjnik i sukces jest gwarantowany. Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day, I'm on my way, on my way. Cięcie?